tym filmie zabiorę was w miejsce, gdzie doszło do straszliwej zbrodni. Miejsce, gdzie na betonowych ścianach nadal widnieją satanistyczne symbole i zapisane łaciną słowa. Miejsce, gdzie dwójka młodych ludzi została złożona w ofierze dla szatana. Dobry dzionek. Ja jestem Rządny Przygód. I jak widzicie, znajdujemy się w naprawdę pięknym lesie, przy naprawdę pięknej pogodzie, która trochę będzie nam nie pasowała do tego, o czym chcę wam dzisiaj opowiedzieć, bowiem historia, którą będziemy poruszać, jest naprawdę makabryczna i związana z tym, co widzicie za mną, między innymi, czyli właśnie dawnymi umocnieniami, bunkrami, które po tych lasach są rozsiane. Ta tutaj konstrukcja to jeszcze nie ta, o której będziemy dzisiaj najwięcej mówić. Tych schronów jest w tym lesie rozsianych po prostu masa, o czym zresztą też zaraz wam opowiem. Natomiast to, czym dzisiaj głównie się zajmiemy, to historia ostatniego rytualnego morderstwa, jakie zdarzyło się w Polsce. Zacznę może jednak od opisania miejsca, w którym się znajdujemy. Jest to Dolny Śląsk, konkretniej Ruda Śląska, jeszcze dokładniej dzielnica Halęba i las, który w tej dzielnicy się znajduje. A te umocnienia, które tu widzicie, to dawny obszar warowny Śląsk, stworzony dla obrony przed Niemcami w okresie międzywojennym. Ten schron za mną na razie zostawię. Będziemy mijać jeszcze kilka podobnych, zanim dotrzemy do tego właściwego, w którym w 1999 roku doszło do morderstwa. Mam tam jakieś 10-15 minut pieszo, tak więc wędruję. Jak widzicie, las ten jest naprawdę spory, co też będzie wiązało się z naszą historią, bowiem tego typu odludne miejsce, oddalone od zabudowań, innej architektury, innych miejsc, gdzie po prostu mogą przebywać ludzie, ma duże znaczenie przy opowiadanej przez nas historii. Tu natomiast za drzewami widzę już kolejny schron. W zasadzie kopułę pancerną, kopułę ze wzmocnionej skali, stali. Zajrzę sobie do niego i ruszam dalej. Sam obszar warowny Śląsk, zbudowany, aby chronić polskie tereny przemysłowe przed agresją Niemiec, ma aż 60 km długości i składa się z około 180 budowli. Jego budowę zapoczątkowano w 1933 roku. W 1936 rzeczywiście ruszyła z kopyta. Niestety linia umocnień nie została dokończona przed wybuchem II wojny światowej. Myślę, że mogę szybko rzucić okiem na wnętrze tego miejsca. Jejku, widzę, że masa komarów i podziemia całkowicie zalane. Dałoby się tam pewnie wejść, natomiast tego typu schron polowy, bojowy, ciężko mi go dokładnie nazwać, raczej nie będzie w środku zawierał niczego ciekawego. Tak więc kieruję się do innego ze schronów, już tego finalnego, który nas interesuje. Tutaj skręcam już w jego kierunku, w kierunku schronu bojowego numer 44, bowiem o nim właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. No i właśnie, już go widzę za drzewami. Proszę bardzo, widzę, że wejście do wnętrza jest otwarte. Swego czasu było ono zamurowane, jednak od mniej więcej roku, ciężko mi to określić, da się z powrotem wejść do wnętrza. Nikt nie zamurował też tego obiektu z powrotem. Tak więc zaraz się tam skierujemy. Przy czym zanim wejdziemy do środka, zacznę już naszą historię. Jej początek ma miejsce pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy to ten schron na miejsce spotkań obrała sobie grupa nastolatków. W roku 99 mieli od 18 do 21 lat. W tym bunkrze, schronie bojowym, spotykali się natomiast, aby w jego wnętrzu
odprawiać czarne msze, rytuały, różnego rodzaju obrzędy związane z wielbieniem szatana. Wszedłem jeszcze z ciekawości na dach tego obiektu. Siedzę na kopule pancernej, bo zanim wejdziemy do środka, chciałbym jeszcze powiedzieć wam przynajmniej dwa słowa na temat postaci, którymi dzisiaj się zajmiemy. Czwórka nastolatków. Karina, Kamil, Robert i Tomasz. Dwie ofiary i dwaj mordercy. Grzeczne dzieciaki, grzeczna młodzież. Zresztą wtedy niewiele młodsza niż ja teraz. Niekarana, dobrze się ucząca. Nic nie wskazywało na to, co tu się wydarzy. Połączyły ich właśnie obrzędy satanistyczne. Jedni byli w nie zaangażowani bardziej, jak na przykład Tomasz, organizator tych wszystkich dziejących się tutaj wydarzeń, a inni mniej, jak na przykład Karina, która tak naprawdę przyjechała tu tylko na przerwę ze studiów w Londynie i niestety została wybrana na ofiarę w miejsce innej dziewczyny, którą Robert z Tomaszem rozważali wcześniej. Historia Kamila była inna. Został wybrany na pierwszą męską ofiarę już pół roku wcześniej. Zresztą bywał on też z oprawcami więcej razy właśnie w tym obiekcie. Palili świece, odczytywali łacińskie sentencje, odprawiali obrzędy. A my kierujemy się do środka. Coś tutaj słyszałem, ale chyba mi się wydawało. Po co się strasznie? Ubrałem się stanowczo za ciepło, natomiast tam będziemy mieli już chłodniej. Choć osobną sprawą jest to, że najpewniej komary mnie tam absolutnie zjedzą. Wyjmuję panel LED-owy z plecaka i ruszamy. W nocy z 2 na 3 marca 1999 roku najpierw do środka wszedł Tomasz z Robertem, aby przygotować obrząd, aby wymalować znaki na ścianach. Te znaki zresztą podobno do dzisiaj można tam zobaczyć. Tylko najpierw muszę się tam wpakować. Jesteśmy. Zostawiamy za sobą światło i ciepło. Zarzucamy plecak i ruszamy. Na pierwszy rzut oka od razu widać tu bardzo dużo śmieci. Butelki, papierki. Wszystko niemal na pewno późniejsze, świeższe, nowsze. A więc współczesna młodzież również wykorzystuje to miejsce na różnego typu imprezy. Wyjaśnię też może od razu, wchodząc dalej, dlaczego zdecydowałem się przyjść tutaj w dzień. Wiem, że nocą bywało tu naprawdę wiele osób, różnych eksploratorów, łowców duchów. Ja nie chciałbym się w to bawić. Chcę po prostu opowiedzieć wam o tej historii, a nie bawić się w szukanie zjawisk paranormalnych w miejscu o tak smutnej historii. Już w tym pomieszczeniu na ścianach widzę pentagramy, zapiski, napis piekło po angielsku. Jeśli się nie mylę, większość z nich nie jest oryginalna. Są późniejsze. Pochodzą już z czasów po morderstwie. A samo morderstwo i związane z nim oryginalne napisy na ścianach znajdują się, czy też działo się, właśnie tu. Te znaki są już jak najbardziej oryginalne. Mamy tutaj odwrócone krzyże. 3 szóstki. A także 3 litery F. F jest 6. literą alfabetu. A więc ten zapis również oznacza liczbę bestii. 666 właśnie. Możemy też zauważyć krzyż Konfucjusza. Symbol pochodzący najpewniej ze starożytnego Rzymu, sprzeciwiający się chrześcijaństwu. Może oznaczać niedoskonałość chrześcijaństwa.
jest też symbol boga Amon-Ra. Jednak najważniejszym napisem jest ten wykonany po łacinie. Nie podejmę się próby jego przeczytania, natomiast według moich informacji ma głosić on, że ta podwójna ofiara ma zapewnić sprawcom miejsce w zaświatach. To właśnie te napisy i znaki, różnego rodzaju satanistyczne symbole malowali Tomasz z Robertem w trakcie, gdy Karina i Kamil czekali na zewnątrz. Ufali swoim kolegom i nie wiedzieli, co ich czeka. Kiedy Tomasz i Robert skończyli swoje prace, malując na ziemi wielki pentagram i rozpalając wokół niego świece, wezwali Kamila i Karinę do środka, po czym kazali im w tym właśnie pentagramie uklęknąć plecami do siebie. Kiedy ofiary zajęły właściwe pozycje, nie rozumiejąc znaczenia napisu na ścianie, oprawcy zaczęli odczytywać nad nimi łacińskie sentencje, różnego rodzaju rytualne hasła związane z ofiarowaniem tej dwójki szatanowi właśnie. Następnie wyjęli noże, które zakupili specjalnie w tym celu i zadali ofiarom kilkanaście ciosów. Jeden z nich mówił później w sądzie, że nie spodziewał się, że tak trudno jest zabić człowieka. Po pentagramie, który znajdował się tutaj, teraz nie ma już śladu. Najpewniej został zmyty razem ze śladami krwi, których było podobno mnóstwo. Robert, młodszy z oprawców, wystraszył się i uciekł, aby błąkać się po lesie i dopiero później wrócić do schronu. Tomasz został na miejscu, był inicjatorem całego wydarzenia. I gdy Robert wrócił, kazał przenieść mu zwłoki do jednego z pomieszczeń, aby następnie je spalić. Czemu jednak obaj oskarżeni w sądzie zaprzeczyli? Próba spalenia zwłok nie była jednak finałem tej historii, bowiem plan zakładał, że obydwaj zabójcy po osiągnięciu swojego celu, po złożeniu ofiary, sami popełnią samobójstwo. Robert wystraszył się, nie był w stanie tego zrobić i uciekł ponownie. Tomasz podobno zadał sobie kilka ran nożem w brzuch, które jednak okazały się być niegroźne. Również nie był w stanie zabić samego siebie. Wyszedł z tego schronu i pobiegł do domu, gdzie dotarł zakrwawiony i opowiedział o wszystkim swojej matce. Historia tego miejsca jest więc rzeczywiście przerażająca. Dwójka młodych ludzi zginęła tu bez celu, a kolejna dwójka zmarnowała sobie życie. Robert dostał 25 lat i znalazłem informacje, według których podobno niedawno miał wyjść już na wolność. Tomasz do dzisiaj znajduje się w więzieniu i odsiaduje dożywocie. Jeżeli natomiast o sam schron chodzi, aż zastanawiające jest, że jest on tak naprawdę w nie aż tak złym stanie. Być może przyczyniło się do tego to, że jeszcze do niedawna był on zamurowany. Jednak mimo wszystko dalej pozostające tu wszystkie stalowe elementy i w miarę czyste ściany sprawiają dziwne wrażenie. Zazwyczaj w tego typu miejscach się tego nie napotyka. Co ciekawe, na podłodze i na półkach wokół ściany z malowidłami znalazłem masę świeczek. Chciałbym wierzyć, że mają one na celu uczczenie pamięci osób tu zamordowanych. Jednak obawiam się, patrząc na ich ilość i na ich rozstawienie, że jednak mają one raczej służyć do
pewnego rodzaju, może nie rytuałów, ale jednak działań związanych ze straszną historią tego miejsca, a nie z ofiarami, które straciły tu życie. Mam olbrzymią nadzieję, że nie mam racji, że ten kult przemocy, kult szatana, jakby to nie brzmiało, nie jest tutaj dalej praktykowany. Tomasz i Robert, szczególnie ten pierwszy, byli satanizmem niezwykle zainteresowani. Chcieli złożyć dwie ofiary, aby później, po popełnieniu samobójstwa, mieć dla siebie miejsce przy boku szatana. Co jest dla mnie myślą absolutnie absurdalną i przerażającą. Naprawdę nie do pomyślenia. Przypominam, że osoby te były w zasadzie w moim wieku, nieco młodsze. Więc tym bardziej ciężko mi jest taką sytuację pojąć. Co ciekawe, sam urodziłem się zaledwie 24 godziny przed tymi wydarzeniami. 1 marca wieczorem. Kiedy ja miałem jeden dzień, a moi rodzice się ze mnie cieszyli, mam nadzieję, w tym miejscu działo się coś tak potwornego. Naprawdę nie do pojęcia. Myślę, że na ten moment nie mam tu już w środku za wiele do pokazania. Tutaj znajdujemy się pod kopułą pancerną, na której wcześniej siedziałem. Możecie tam zauważyć niewielkie otwory strzelnicze. Wychodzę, kieruję się do wyjścia, do słońca i do wolności. Proszę. Jest i las, jest i dzień, jest i spokój, i komary, które na szczęście we wnętrzu aż tak nie dawały mi się we znaki. A więc dobrze, udało się. Nasza wyprawa przebiegła bez najmniejszego problemu. A ja jestem już na zewnątrz. I aż ciężko jest uwierzyć, że po drugiej stronie tego otworu kryje się miejsce, w którym doszło do tak strasznej zbrodni. Dookoła piękny las. Drzewa pokryte o tej porze roku już pełną zielenią, pięknymi liśćmi. Do tego śpiew ptaków, słońce. Miejsce, które mogłoby być tak piękne, niestety wcale takie nie jest. Jeśli o mnie chodzi, to będę się zbierał, będę pakował ten sprzęt do plecaka i wędrował na autobus, aby jak najszybciej dotrzeć do domu i zmontować ten materiał dla was, bowiem ma on się pojawić
już jutro względem dnia, w którym go nagrywam. Tak więc mam nadzieję, że mimo smutnej tematyki tego materiału przypadł on Tobie do gustu. Mam również nadzieję, że nie skiepściłem tutaj niczego, że nie pomyliłem niczego w historii. Starałem się opracować ją jak najdokładniej, tak aby takie błędy się nie pojawiły. Natomiast gdybym jednak się pomylił, będę wdzięczny za informację o tym w komentarzu. Będę również wdzięczny za łapkę w górę czy subskrypcję tego kanału, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych produkcjach. Z mojej strony tyle i mam po prostu nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.